Cześć, z tej strony Atreziowego Zakątka. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji dwóch czasopism kulinarnych, Smak i Cookbook. To są czasopisma, które zostały wydane w około kilkutygodniowym odstępie czasu. Obydwa to są jeszcze gorące numery. Więc naturalnym jest, że te czasopisma będzie się porównywać, także dlatego, że celują one w nisze takich czasopism designerskich, pięknych do oglądania, skupiają się na zdjęciach, na jakichś ciekawych historiach. Do tej pory mieliśmy oczywiście Nieśmiertelną Kuchnię, która teraz dużo ma takich rzeczywiście smakoszowskich wątków. Był magazyn Food and Friends, znaczy jest nadal i on się moim zdaniem skupia troszeczkę na jakiejś takiej eleganckiej, drogiej restauracji, takiej dość wytwornej kuchni. Jest magazyn Moje Gotowanie, który też się stara jakby pisać coraz więcej o jedzeniu. Mówię to nie dlatego, że piszę do mojego gotowania. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś nie wiedział, to zachęcam do czytania moich felietonów w moim gotowaniu. W każdym razie to są te dwa czasopisma i postaram się Wam je po prostu pokazać, opowiedzieć, co w nim jest fajnego. I dodam jeszcze, że nie wiem, czy jestem targetem dla tego typu czasopism, ponieważ o ile interesuję się kulinariami, no to wiecie, nie bywam za specjalnie. Jeżeli chodzi o modę, to jestem troszeczkę do tyłu i najchętniej bym chodziła w fartuchu cały czas, żeby albo w jakimś, wiecie, uniformie, żeby nie musieć się ubierać za specjalnie. Więc no, zastanawiam się, czy jestem tutaj odpowiednią osobą.